Budapeszt, Bydgoszczą południe. No, tego jeszcze nie było. Szubski tylko dzisiaj, nie przejmuj się. Cześć, moje dobre. Okej, słuchajcie, dobra. Zaczynajmy, przejdźmy wreszcie do meczu, bo tutaj już na pewno nie możecie się doczekać, jakie wspaniałe widowisko uszykują nam nasi zawodnicy. Jak na razie widzimy tutaj terrorystów, którzy właściwie wszyscy chyba są na drugim środku. Będą teraz wychylać środek, tam Salen sobie lekko przekrócił, ma okazję do zabicia, ale Salen nie trafia! No i musi wycofać, tutaj na B nic się nie dzieje, już Saviola rotuje. Tymczasem Costa zabija Capera, już wychodzi tutaj dywanami, tam jest jeszcze Jaro, walczy Jaro, ale nie daje rady. No i popadali po prostu zawodnicy antyterrorystów, zawodnicy Delty, nie zabijając nikogo z Bety. No i niestety... Niestety, oczywiście dla nich to będzie teraz bardzo ciężkie. Biedus celowany w bibliotekę, zabija Rurixa, no i Saviola sam na pięciu. Musiałby tutaj zrobić jakąś magię, jakąś taką rundę jedną na tysiąc. Jak na razie udało mu się zabić Space Cowboya. Czy będą go gonić zawodnicy Bety? Zaraz zobaczymy. Saviola wcelowany tutaj przy łączniku. Zobaczył go tam już Biedus, zobaczył go też Patrick. No i pierwsza runda wygrana przez Betę. Myślę, że to było takie, ta wygrana runda była bez problemu tak naprawdę. No podeszli sobie drugim środkiem. Bez fraga Delta. Później dopiero tam jakiś pojedynczy frag. Tutaj tylko Saviola tam zabił jednego zawodnika, ale to było już w sytuacji, kiedy był sam na pięciu, także bez większego znaczenia ten frag. No i Beta obejmuje prowadzenie 1-0. Przesunąć banner G2A, gdzie mam go przesunąć? Mogę go wam jeszcze przesunąć, słuchajcie, zanim się mesza dobrze nie zaczął. Jak wam coś tam nie pasi, to mówcie, bo tą scenę robiło mi się tak na szybkości. No i zobaczmy, teraz gracze Delty przekupili sobie kevlary, petki, CZ-ki. No i będą próbowali coś ugrać z tymi pistoletami. Natomiast Delta... Tak, Delta będzie próbowała coś ugrać, ale Beta na spokojnie. Beta na spokojnie, nigdzie nie skracają. Tutaj widzimy Kostę tylko i Patryk z kałachami. No i proszę bardzo, jest pierwszy frag od Capera, także ta CZ-ka bardzo mocna. Dobra, czekajcie sekundkę, już przerzucam, bo to jest dosłownie uno momento. Tutaj. Myślę, że tutaj nie będzie ten banerek nikomu przeszkadzał. No i wróćmy do meczu. Wróćmy do meczu, bo słuchajcie, mamy niespodziankę. No minęła mnie taka runda przez to, że musiałem ten baner zmieniać. Jestem z tego faktu bardzo niezadowolony. No ale Delta wygrywa Echo. Delta wygrywa. Użyli zawodnicy tych petek, użyli tych CZ-ek. Tutaj widzę, że no właściwie podzielili się tymi fragami. Salen 2, Saviola 1, Capper 1, Rurix 1 frag. No i runda wygrana przez Delta, no to jest świetna wiadomość dla nich. Udało mi się wygrać na Echo, no i teraz tym samym zmusili graczy Bety do zagrania rundy Echo. Tutaj widzimy, kupili sobie zawodnicy tylko po tekach, jeśli chodzi o graczy Bety. No i teraz odwrotna sytuacja. Jestem ciekawy, czy to będzie znowu jeden z tych meczów, gdzie będziemy mieli te rundy Echo za Echo. No mam nadzieję, że nie, że tutaj nie pozwolą sobie teraz kolejne rundy tak głupio stracić gracze Delty. No, tymczasem Beta już wbija na banany. Tutaj jest Space Cowboy, dostrzega Saviolę, Biedus również fraguje. Dopiero Jaro odpowiada z jednym fragiem, no ale jest przewaga po stronie Bety, jest przewaga po stronie terrorystów. Już bomba zaplantowana, teraz czy będą w stanie ją obronić? Zobaczmy, tutaj Patryk patrzy plecy, tam składa się Capper. Patryk, no on z tego digla strzela niesamowicie, tak jak strzelał wczoraj na cashu. Tak i dzisiaj Patryk, świetny digiel. No i Jaro z Salenem zostali sami. No mocniej na tych pistoletach grają zawodnicy niż kiedy mają karabiny. No to jest niesamowite. Co to się stało? Jeszcze Patryk z diglem, ależ on rozdaje te głowy. Nie do zatrzymania. Salen tam jeszcze schował się w kościele. Zabija Costa, a jednak Patryk znów z diglem. Trzy fragi od tego zawodnika. No Digla ma naprawdę mocnego, powinien grać z tym Diglem chyba przez cały czas. Naprawdę będzie mu lepiej niż kiedy ma w rękach Kałaha. No i zobaczmy, 2-1 dla Bety.
No i teraz Delta na pistoletach. Znowu petki, znowu CZ-ki. Nie, tutaj 5-7, tak. 2 5-7, petka, 2 CZ-ki. No i czy będziemy mieli powtórkę? Czy będziemy mieli znów eko za eko? Zobaczmy, bo tutaj Jaro już agresywnie. Kaper też, no mamy taką pułapkę na dywanach, teraz gracza Delta. Zobaczmy, czy LKN to się nabierze, no nabrał się LKN, no poszedł tymi dywanami. Skasowany przez Selena. I jest teraz przewaga ze strony Delty. Przewaga oczywiście jednego zawodnika, no ale to kałachy mają gracze bety, no może teraz wreszcie pokażą siłę kałachów. Uda mi się coś srogować, Space Cowboy zabija Kapera, tam jeszcze jest na blisko Jaro, ale dobrze wychodzi Pierus w idealnym momencie, pomaga koledze. No i z tej przewagi już nic nie zostało, teraz 4-3, przewaga po stronie bety. Saviola tutaj już cofa na bombsite a gracze bety czekają, tak jakby... Tak, teraz dopiero zebrali się na bananie, no i będziemy mieli wejście na bombsite B, także tam chyba poleciał jakiś fake. Bo przyratował Saviola, Rulix sam na szpulach, Bienus już wchodzi na BS, jest jeden frag od Rulixa. Dobrze jednak, Patrick z refragiem, no i mamy sytuację 3-2. Saviola od respa tam przeskanowany przez Space Cowboya, zostawiam tylko 12 HP. Saviola i Selen muszą teraz odbijać, zobaczmy jak im pójdzie. Kosta podłożył bombę, tam dobry cover od kolegów. Pada Salen, pada Saviola. Runda wygrana przez BT. Zobaczmy pieniądze, no nie, no muszą zagrać eko gracze Delty. W tej rundzie już pewnie nic sobie nie kupią. No a BT oczywiście na fullu. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to czwarta runda powinna wpaść na ich konto. Powinni nieco już odjechać drużynie Delty. No ale zobaczmy co tutaj wymyślą, mamy z Krót Banana, tam Patrick dobrze wyczekuje, wyczekał te nade'y, no i zabija sobie Rulixa, zabija sobie Saviolę. Świetnie tutaj Patrick, no przewidział, że tutaj prawdopodobnie zawodnicy Delty będą rushowali. No i jeszcze teraz Patrick, One Man Army, wchodzi sobie po prostu na bombsite B, najpierw ściąga dwóch z Banana, teraz zabija jeszcze Selena i bombsite jest zdobyty właściwie w pojedynkę. Dwójka antyterrorystów jeszcze tutaj... przy środku. No i zobaczmy. Bomba plantowana na B. Jaro i Kaper, oni będą tutaj polowali już tylko na jakąś broń. A to też będzie bardzo, bardzo ciężkie dla nich, bo dobrze rozstawieni gracze bety. Nic im tutaj już raczej nie grozi. Czekają wręcz teraz na swoich przeciwników. Czekają, żeby ich tutaj wykasować, dopisać sobie chyba kolejnego fraga w tabeli. Zobaczcie, nikt ich tam nie goni. Wiedzą, że nie mają żadnej broni. No i zobaczmy. Tak już sobie tutaj uciekają na spokojnie. Jaro tutaj czeka w pokoiku, no ale tak jak mówię, nikt mu tam nie podejdzie. Chociaż Kaper zabija Patryka. Także jedną broń udało się zdobyć, Kaper ma kałacha. Jaro no, bez broni. No ale teraz mogą sobie na spokojnie zagrać gracze Delty. Zobaczmy, no przegrywają 4-1. Spójrzmy może jak tam fragi po stronie terrorystów, po stronie Delty. Salen 4. Salen nie błyszczał wczoraj, no dzisiaj już nieco lepiej. Rulix 2, Saviola 2, Kaper 2, Jaro z jednym fragiem. Po stronie bety Patrick 9 aż fragów. No ten jego deagle, później to wejście z kałachem na B naprawdę doskonałe. Costa 3, Bienus 4, 3, Space Cowboy i Elkeno z dwoma fragami. No i zobaczmy, tutaj zajęcie banana przez terrorystów. Defensywnie ustawione CT. Rulix to jest sprytna pozycja na górze. Tak naprawdę całkiem nieźle rozstawieni są od terroryści. Becie wcale nie będzie tak łatwo wejść na któryś z BS-ów. No chyba, że uda się szybko wypikować jakiegoś zawodnika. Oj, tutaj podsadzony LKN. No Saviola się nie orientuje, że on tam do niego skanuje. Trzy razy przecież strzelał LKN. Nie wiem, czy Saviola jest głuchy, czy nie widział, czy nie słyszał tych strzałów, no ale naprawdę... Oj, teraz jeszcze Rulix spada na flashu, no. No to było dobre ustawienie, no tam jeszcze nie trafią przecież LKN z AWP. A tak bez problemu gracze bety wchodzą sobie na bombsite B, ależ tam dziwna sytuacja. Nie wiem co Saviola sobie myślał, te kule przecież lądowały dokładnie koło niego.
No i to jest, słuchajcie, runda bez problemu wygrana przez Betę. No dobrze byli tak naprawdę rozstawieni. No mówię, no dziwię się, że Sasavila tak się dał wyciągnąć. To spowodowało, że... A to też, że kiedy go wyciągnęli, to spowodowało momentalną reakcję właściwie terrorystów. Oni szybko już zajęli sobie bombsite, bo tam Rurix był bez szans. Piąta runda dla Bety. No i nie idzie Delcie. Nie układają mi się te spotkania jak na razie w czwartym etapie, w tej naszej lidze. A szkoda, bo tak naprawdę w tej drużynie widziałem paru zawodników z potencjałem, którzy naprawdę wcześniej prezentowali się z całkiem nieźle. Patryk na środku, tutaj nikogo jednak nie widział, no i sobie zajmuje już banan. Chyba zamienili się pozycjami, teraz widzę, że tutaj Rurik z Kaperem na bananie. Także momentalnie coś tam nie wyszło, się nie dogadali, od razu zamiana pozycji. No, być może jest to dobre rozwiązanie, być może to się sprawdzi, być może w tym ustawieniu lepiej będzie się grało teraz zawodnikom Delty. No ale nie mogą popełniać takich błędów jak w ostatniej rundzie Saviola, no kiedy trzy razy strzela do niego przeciwnik tam. Powinien się już schować, powinien wiedzieć, że podsadzeni są gracze Bety. Zobaczmy, Rory tutaj na krótko wyczekuje. Usłyszał kałacha od Patryka. Patryk tam skanować potrafi. Potrafi skanować, potrafi strzelać z Deagle. Tym razem jednak nie trafia. Terroryści wchodzą sobie już środkiem. Będzie to wejście na obieg. Tam na małym piachu jest Jaro. Już podbiega do niego Salen. We dwójkę będą teraz bronili tej pozycji graczy antyterrorystów. Jaro z jednym fragiem. Rurix jeszcze cierpliwie czeka na bananie. Nie skracają zawodnicy, a mimo że cały banan jest czysty, bo wszyscy właściwie terroryści jeszcze sobie tutaj wchodzą daszkiem. Teraz Patryk z dwoma fragami. Saviola jednak też odpowiada dwoma, no radzi sobie na tym BS-ie B o wiele lepiej. LKN jednak go zabija, no i dwóch na dwóch. Tomek, nie ma jeszcze gifu zdjęciowy, będzie później. Spokojnie, dzięki za bursztynę. Dzięki, Kiciusia. Buziaczki. Wróćmy do meczu, bo odbijają nam teraz antyterroryści. Rurix zabija Patryka, LKN za krzyżem nie trafia za WP. Dobre odbicie Rurixa. No i można powiedzieć, że ta zamiana pozycji sprawdziła się, bo tym razem Saviola zdobył dwa fragi. Mimo że też już tam tarapaty mieli antyterroryści, bo świetnie po raz kolejny zagrał Patryk. Po raz kolejny świetne wejście tego zawodnika. No ale runda wygrana przez Deltę oczywiście i to jest tak, przegrali 4 rundy z rzędu, teraz wygrali, mają pieniądze, no ale niewiele. Oj, bursztyn znowu. Can non-stop into afterek. Yes, my friend, come on. Come on, my friend. Zapraszamy oczywiście na afterek wszystkich, którzy chcą przyjść. Mam nadzieję, że tam będzie fajnie. Wypełnijcie tylko proszę na koksowni ankietę, kto ma ochotę wpaść. Jest taka na koksowni, jest na Facebooku, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, ile osób tam będzie. Cześć Amikon, witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie meczu Delta versus Beta. Jak na razie to Beta prowadzi 5-2. Ale ostatnią rundę wygrała Delta i teraz też już mają gracze Delty przewagę. Już nie żyje Bienus, zabity przez Salena. Gracze Bety zajęli sobie banan, tam jest nasz Polach Rubik, tam jest też Kaper. No i Jaro od respa, także w trójkę już na bananie gracze Delty. No spodziewają się tego wejścia. No i dobrze, bo rzeczywiście tutaj widzimy, że wszyscy gracze Bety szykują się tak właściwie do wejścia na bombsite B. No i mamy to wejście, zobaczmy, Rurix tam obija kostę. Jaro z pierwszym fragiem, Space Cowboy teraz jednak zabija Rurixa. Kaper refraguje, no. Dobre wejście, ale też dobra obrona gracza terrorystów. Patryk fraguje Kapera, jest 3 na 2, przewaga po stronie terrorystów. Space Cowboy próbował tutaj podłożyć bombę, ale przeskanowany przez Salena. No i ciężkie zadanie przez Patrykiem, musiałby tutaj zdobyć 3 fragi. Nie daje jednak rady, zabity przez Jaro. Runda dla Delty. Ale Beta tak pewnie wygrywała poprzednie rundy, że nadal mają pieniądze, nadal mogą sobie zagrać fulla. No i to jest oczywiście dla nich bardzo dobra wiadomość. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tych, którzy dopiero wpadli. Mamy meczek Delta Beta. 5-3 dla Bety. Dwie ostatnie rundy wygrane przez Deltę.
Szykuje nam się tutaj zacięte spotkanie, no mam nadzieję. Wczorajsze mecze to raczej była dominacja jednej z drużyn. No, może oprócz tego ostatniego meczu. Dzisiaj mam nadzieję, że to będzie wyglądało troszkę inaczej, że te wszystkie mecze będą bardzo, bardzo zacięte, takie do ostatniej rundy, cios za cios. No ale wszystko oczywiście jeszcze przed nami. Tymczasem widzimy gracze bety takim standardem, rozbiegli się po mapie, jeden na dywanach, jeden na bananie, trzech na środku. No i ta trójka na środku będzie chyba tutaj próbowała jakiegoś wejścia, chociaż teraz ten smok na pewno im przeszkodzi. Ale mimo tego wybiegają gracze bety środkiem. Bienus tam zauważony na dywanach przez Jaro. Będzie nate od Bienusa. Ale sprytnie tutaj gracze bety wchodzą sobie obiegiem. Na powoli, chociaż już tutaj reszta drużyny dostała info, że no właśnie obiegiem weszli sobie terroryści. No i zobaczmy sobie znów tutaj za krzyżem. Space Cowboy LKN zdobywają już po jednym fragu. No Saviola, on sobie na tym krzyżu radził całkiem nieźle wcześniej. Teraz jednak zabity przez Patryka. W BS-ie był jeszcze Jaro, ale Jaro nie daje sobie rady. No i Kaper sam na czterech. Także teraz było dobre wejście bety, słaba obrona delty. No i to jest oczywiście runda dla bety. Jeszcze teraz LKN zobaczył tam Kapera na środku. No i nie miał problemu, żeby go zabić. W międzyczasie Dope, dzięki wielkie za bursztynka. Wszyscy tylko ten afterek i afterek. A co z biforkiem? Kappa i Net Batman. Nie no, biforek to nie, nie damy rady, bo jeszcze miał być biforek, potem komentowanie tego finału, no i potem jeszcze afterek, to ja nie wiem, to byśmy musieli mieć chyba wątroba się trzęsie na samą myśl. Wróćmy do meczu, 6 do 3 dla bety. No i gracze delty zmuszeni znów, żeby zagrać eko, chociaż już raz na eko udało mi się wygrać. Teraz tylko ktoś sobie na banan wyciąga Rurixa. Teraz jeszcze tutaj, nie Rurixa, tylko Kapera, przepraszam, a Rurix z fragiem dobrze ustawiony. Jaro ładnie tutaj zabija Bienusa. No na pistoletach naprawdę radzą sobie dobrze gracze delty. To już jest któraś runda, kiedy oni mają eko, oni sobie grają na pistoletach, a sprawiają tyle kłopotów graczom bety. No jestem w szoku. No i powinni grać te pistolety. Może wtedy grają się pewniej, wtedy grają razem, wtedy bardziej się, nie wiem, starają. Tymczasem Space Cowboy wychodzi sobie dywanami. Jaro wyciągnięty, dołącza tutaj do niego Costa. Mają już bombset, a tutaj właściwie opanowany, chociaż Saviola już skrada się od daszku. Ale czeka na kolegów Saviola, bardzo dobra decyzja, czeka aż tam przyjdzie do niego Rurix. Czekają też gracze na Selena, Selen już podchodzi dywanami. Dobrze, Saviola tam nie wychyli, dobrze, że będą odbijać razem teraz gracze delty. No i zobaczmy, czy będą w stanie to zrobić. Costa tam palony, zachował tylko 23 HP, no i zabity przez Rurixa. Rurix z kolejnym fragiem, leży Space Cowboy. No i to jest runda... Oj! Rozbroi? Rozbroi. To będzie runda dla delty? Nie, nie rozbroi! O Chrystusie, skowyrył się. Cóż za pech! Tam zabrakło 2 sekund. No dobrze, że poczekali na siebie zawodnicy, ale jednak to nie jest matchmaking. Tutaj do tej bomby trzeba iść nieco szybciej. Nie mieli defuza. No i to się na nich zemściło. No to powinna być ich runda. Cała trójka przecież przeżyła. A tymczasem beta no, wykorzystuje ten błąd i odjeżdża na kolejną rundę. I to już jest 7 do 3, to już naprawdę robi się teraz nieciekawie dla delty. No ale chłopaki powinni widzieć, że na pistoletach, panowie, radzimy sobie doskonale, potrafimy fragować, potrafimy zabijać. Praktycznie wygraliśmy tam jedną rundę, teraz też powinniśmy rundę wygrać. Dlaczego kiedy kupujemy M-ki, dlaczego kiedy tutaj mamy karabiny, nie możemy sobie poradzić. Znów ta podsaska, no ale tym razem Savioli już tam na trójkach nie ma. Już nie da się wyciągnąć. Jeszcze Patryk przygotowany z Mołotowem. Czyżbyśmy znowu mieli wejście na bombsite B, czy to będzie tylko fake? Aż czwórka graczy tutaj drużyny Tero na bananie. Jeden tylko z zawodników bety w boilerze. Zobaczmy tu jakieś próby skanowania. Costa już wcelowany samopom. Czeka, aż ktoś tam na niego wychyli. Wrzucony z Mołk do ESPA. Czy gracze antyterrorystów mają jeszcze jakieś granaty? Tutaj próba spalenia jedynek, ale ten Mołotow, no, troszeczkę jednak niedopracowany.
Tymczasem to był tylko fake, bo gracze terrorystów już wchodzą na bombsite. B tam z salem przechodzi przez smoka. Dobrze, salem dwa fragi. Odpalił tam jeszcze full auto, ale LK no jednak lepszy. Saviola teraz nie za krzyżem, a na dywanach. To może nieco zaskoczyć terrorystów. Oj, Saviola rozpędził to full auto. Nie dał rady tam jednak zabić... Kogo? LKNO i Space Cowboya. Teraz dopiero zabija LKNO. No i to był bardzo ważny frag. Costa jednak zabija Jaro na środku. Space Cowboy już leży, bardzo miało HP, miało na swoim koncie. No i Costa tylko zachowuje AWP. No teraz wreszcie dobra obrona, chociaż tam niewiele brakowało, a Saviola by zginął i mogłoby być nieciekawie. No i zobaczmy, 7-4. Nadal przewaga po stronie bety. Ja mam nadzieję, że tutaj gracze delty teraz agresywnie na bananie postanowili coś zmienić. No ale Costa tylko na to czekał. Jaro chyba troszkę niepotrzebnie, no mógł poczekać, aż ten smog wybuchnie i wtedy dopiero wchodzić. Tymczasem beta wchodzi już tutaj obiegiem. Patrick i jego Deagle, no po raz kolejny tutaj pokazuje się z dobrej strony. Kaper wyczekał tam LKN, który wbiegł sobie łącznikiem. To był łatwy frag dla Kapera. 3-3, ale Costa ma AWP, Patrick ma MK. Patrick powinien chyba oddać MK Space Cowboyowi i strzelać z tego Deagle. No i trzech graczy delty tutaj je. Kaper już się orientuje, że gdzieś w okolicach łącznika są terroryści. Usłysza tam tuptającego Space Cowboya. No i mamy tutaj wyjście na środek. Rurik świetnie ustawiony. No jeśli tylko wychyli mu tam Space Cowboy na oko. Oj! Udało się przebiec, tak! Udało się przebiec Space Cowboyowi. Costa już wcelowany z AWP-ą. Tymczasem Kaper wchodzi tutaj na plecy. Zabija Patryka 3-2. Space Cowboy fraguje Saviolę, musi kłaść bombę. No i teraz czy Rurix i Kaper będą w stanie to odbić? Dobre flesze od Kapera, Space Cowboy nic nie widzi, ale też nie wychyla. Teraz dopiero Kaper jednak lepszy. Costa dobrze wcelowany w dywan. Ale na plecy wchodzi Rurix. No tak, myślał, że Rurix już wszedł boilerem, już wyjdzie sobie dywanem. Rurix jednak bardzo sprytnie zawrócił. Wyszedł na boiler na plecy Koście. No i mamy kolejną rundę dla delty. No troszkę teraz złapali oddech. To już jest druga runda wygrana pod rząd. Czyli wcześniej też wygrali tylko dwie rundy pod rząd. No oby teraz udało mi się tych rund urwać nieco więcej, żeby ten mecz był jak najbardziej zacięty. No jednak 5 rund po stronie antyrystów to troszkę mało. Po prostu felec, zaczynam donaty. Dzięki wielkie. Rurix widzę spalił LKNO. LKNO lekko w szoku. Nie wie o co chodzi, tymczasem Space Cowboy wyciąga Saviolę na dywanach. Jest tutaj, oj, troszkę chyba za agresywnie tam ruszył, oberwał nieco do 41 HP. No a gracze bety już pod bombsite'em B. Zobaczmy, Bienus teraz dobrze przeskanował Rurixa, jest tam jeszcze Kaper. No ale Bienus daje radę zabić obu zawodników z BSAB. No i teraz bombsite już pod kontrolą graczy bety. Salen i Jaro jeszcze przy życiu, będą próbowali to odbijać, czy będą zachowywali bronię? No już pędzą tam od respa, także chyba będzie próba tego odbicia. Costa jednak za trójkami, biegnie Salen, zobaczmy. No Bienus chyba troszkę zbyt agresywnie, daje się tutaj zabić. 2-2, Jaro z AWP-ą, no to będzie ważny strzał od Jaro, jest frag! I Space Cowboy, sam na dwóch, no chyba troszkę niepotrzebnie tam wychylali koledzy. Nie wiem, czy oni go tam usłyszeli, że biegnie im na plecy, że biegnie od respa. Daje radę zabić się Salena, nie ma czasu Jaro. Ma defusa, ale to chyba i tak nie starczy. Tak jest, to bomba wybucha, znów zabrakło kilku sekund graczom delty. Ależ oni mają pecha. To już druga taka sytuacja. Niesamowite. No i słuchajcie, max to mogą wygrać gracze delty, to są dwie rundy pod rząd, później już przegrywają. Spójrzmy może na statystyki, jeśli chodzi o betę, to zdecydowanie przewodzi ten Patryk, chyba aż 16 fragów. Space Cowboy 9, LKN 8, po 6 Costa i Bienus. W delcie Salen i Rurix 12-11, Kaper 7-7, Jaro 6, Saviola. Cieszy przynajmniej to, że Salen gra o wiele lepiej niż wczoraj, no ale to i tak
nadal jest za mało, żeby tutaj przeciwstawić się drużynie Betty. Chociaż, no, może będą mieli bardzo dobry tero gracze Delty. Jeszcze oczywiście ich tutaj nie skreślamy. Zobaczymy, jak sobie poradzą po zmianie stron. Teraz też jeszcze tutaj zostały nam dwie rundy do zakończenia tej pierwszej połowy. No muszę ich tam uciszyć chyba. I pozdrawiam. Cicho tam! No i zobaczmy, tutaj na środku pojedynek Kosty i Jaro. Jaro może to pistolet jednak sobie poradzi. Space Cowboy fraguje, Patryk z kolejnym fragiem. Space Cowboy teraz wychyla, ależ tam wypaskował Kapera. No to już była dobra sytuacja dla Delta. Oni znowu na pistoletach tam mogli zagrozić. Ale to już z tego też nic nie będzie. Jeszcze Space Cowboy tam agresywnie wychyla, zabija Jaro. No i jest dziewiąta runda dla Bety. Ostatnia runda, no, na takich resztkach można powiedzieć, teraz też grają tutaj zawodnicy Delty. Kaper ma tylko CZ-kę, ale on z tej CZ-ki radzi sobie całkiem nieźle. Widzimy, mają dwa FAMASy, no i tylko dwie M-ki. Natomiast jeśli chodzi o Bet, no to tutaj mamy serwis, szkosta. Oj! Cóż to było, nie wiem, za jakieś nieporozumienie, niedogadanie, no nie wiem, stał tam tak sam Saviola bez żadnego coveru. Dziwna decyzja, dał się łatwo zabić tutaj Space Cowboyowi. Takie rzeczy się zdarzają, tutaj zawodnicy grają ze sobą tylko niecały tydzień pewnie. Nie są jeszcze dogadani, nie mają żadnych taktyk przygotowanych, no ale taka komunikacja powinna już między nimi być chyba troszkę lepsza. Powiem szczerze, wczoraj jak oglądałem drużynę Tao, jak grało nam na Koblu, no to byłem pod wrażeniem. Oni nie wyglądali jak drużyna, która gra ze sobą tydzień, oni wyglądali jak drużyna, która gra ze sobą, nie wiem, co najmniej miesiąc. Naprawdę świetne było tam podwajanie pozycji, świetnie się ich mecz oglądało. Tymczasem jeszcze walczy Kaper o tą ostatnią rundę. Zabija LKNO, podchodzi tutaj Rulik, dobrze celowany Costa, daje radę Costa z tekiem. Costa z tekiem! Kończy rundę. To jest dziesiąta runda dla Bety. I to jest bardzo kiepska sytuacja Delty przed zmianą stron. Jestem ciekawy, czy oni będą w stanie sobie poradzić. Sekund do rozpoczęcia kolejnej połowy. Tutaj widzimy, Bienus już ubliża od batonów. No i zobaczmy, zaczyna się druga połowa. Pistoletówka oczywiście mega, mega ważna. Jeśli Delta przegra rundę pistoletową, no to szczerze mówiąc nie widzę ich tutaj, żeby byli w stanie wygrać ten mecz. Poprzednią pistoletówkę wygrała Beta, także teraz, no, żeby była sprawiedliwość, niech to będzie pistoletówka dla Delty, niech to będzie bardziej wyrównane spotkanie. Dzięki wielkie, Maxmi. Czekajcie, bo ja muszę uspokoić tą imprezkę. Dobra, okej, już powinno być dobrze. Musiałem tam nieco uspokoić to rozbrykane towarzystwo. No i przejdźmy do meczu. Runda pistoletowa, tutaj widzę, dobrze zaczęli gracze Delty, ale jest jeszcze LKN za trójkami. Kaper już po niego biegnie, daje radę Kaper. No ale czemu chce podkładać bombę, jak tam nie ma żadnego smoka chociażby do respa? Teraz Salen wychyla, ale rozdaje dwie głowy. No i Jaro będzie kładł bombę, ale wychodzi Patryk, zauważył już go Jaro, na pewno dał info koledze. Salen już tutaj do niego rotuje na szpulę, położy bombę Jaro. No i Patryk, on nam pokazywał świetne głowy z Digla, ale czy pokaże nam również świetne strzały, mając tylko USP? Patryk kontra Jaro i kontra Salen.
Patryk już wskakuje sobie tutaj na grill, już biegnie po Jaro. Jaro jednak sprytnie na czas. Czemu nie pomaga mu Salen? No teraz dopiero pomaga mu Salen. Dobrze, że zdążył, że Patryk nie zdążył zabić Jaro. No i mamy tę pistoletówkę wygraną przez Deltę. Popcorn przyznaje się. Delta 6, Beta 10. Pistoletówka tak jak chciałem, wygrana przez Deltę. No to... to jeszcze może tutaj sprawić, że pozostaną dalej w grze gracze Delty, że jeszcze mają jakieś szanse, że będą w stanie coś tutaj zrobić. Nie wiem, czy tutaj jest dobry pomysł. Rurik schodzi sobie dywanem. No Costa tak nieco zagubiony, bo dostał info od Space Cowboya, że ktoś jest jeszcze na balkonie. Tam był Jaro. No i Costa trochę teraz nie wiedział, co zrobić, bo miał i balkon, i dywany, nieco zagubiony. W końcu jednak pada. No i wejście, mamy terrorystów na bombsite, a tam jeszcze jest Patryk z Diglem. Jaro tymczasem zabija Alkana na obiegu. Janus już przekrócił sobie banan. Tutaj zaraz napotka Saviole. Saviola jednak lepszy, no z pistoletów aż tak dobrze nie radzą sobie gracze Bety. Oprócz Patryka, który z tego Digla robi rzeczy niesamowite. No ale bomba już tutaj, Jaro, Kaper plantuje pakę na BSB. Patryk przejął Uzi, będzie starał się je zachować, ale miał bardzo mało HP. No i nie dało się tutaj uciec, Saviola go złapał na balkonie. Łatwy frag dla tego zawodnika. Siódma runda dla Delty. No i są szanse, są szanse. Teraz jeszcze, słuchajcie, jedna ważna runda. Eko mają gracze Bety. No i później ta pierwsza runda na fullu. Ja myślę, że ta pierwsza runda na fullu będzie mega, mega, mega ważna. Klaudusia, dzięki za resuba na trzeci miesiąc, dzięki wielkie. Misiu ty, Misiu. Zobaczmy, Saviola sobie już biega bardzo agresywnie na bombsite B, tam mocno oberwał Patryk. No i Delta bez problemu zajmuje sobie bombsite, Patryk nie daje rady uciec. Kaper z dwoma fragami, Jaro powiedział: kolego, stop, tutaj nie będziesz tak fragował. No i zabija właśnie Kapera. Dzięki temu to Kaper nie sfragował kolejnego zawodnika, a właśnie Jaro. Troszkę myślę samolubna tutaj decyzja ze strony Jara, no ale... no tak, jest przeostatni w tabeli, no Kapra jest nad nim. Może chciał go po prostu prześcignąć. No i teraz słuchajcie, mega, mega ważna runda tak naprawdę dla Delty. Jeśli teraz wygrają, w kolejnej beta będzie znowu na Eko i będziemy mogli mieć remis, także... w tym momencie teraz... wszystko się okaże. Jeśli natomiast beta wygra, no to na pewno już odskoczą mocno graczom Delty. Zobaczmy tam pojedynek na środku, ależ Jaro był w ciężkiej pozycji, no ale udaje mu się zabić Space Cowboya na środku. Jest przewaga po stronie Delty. No mimo tej przegranej pierwszej połówki, oni teraz naprawdę walczą. To mi się podoba, nie poddają się. Chciałbym, żeby chociaż jakiś mecz udało mi się wygrać. Bo oni chyba są jak na razie bez zwycięstwa. Zobaczmy, Patryk tam na środku. No wie, że ktoś na niego czeka. Tam Jaro czai się w szczurze. Ale Patryk mądrze nie wychyla. Kaper wcelowany na bananie. Ale tam również jest Bienów, który też nie wychyla. No i mamy smoki, mamy mołotowy na bombsite B. Zobaczmy, już jeden z anterystów rotuje. Bienus jednak dobrze po fleszy tutaj wychyla. Dwa fragi od Bienusa. No i znów Bienus sobie wychyla i kasuje po prostu terrorystów. To są już 4 fragi od Bienusa. Zobaczcie, jakie to było proste. Flash, wychylenie, cofnięcie. Flash, wychylenie, cofnięcie. Taki podstawowy, łatwy CS. I 4 fragi zdobyte przez Bienusa. No i Delta już bez szans. 5 sekund do końca. Jaro pobiegł już tylko zachować się Kałacha. No szkoda, bo to naprawdę była szansa dla Delty, tam już mieli przewagę jednego zawodnika. Kiedy padł Space Cowboy. A tak, mam 11 do 8 dla Bety. Dobrze, że jeszcze mają pieniądze gracze Delty, jeszcze mogą powalczyć w tej rundzie. No ale to jest już naprawdę dla nich ostatni gwizdek, no teraz albo nigdy, panowie.
Patryk na dywana, Herulix. No, chciał sobie sprawdzić pokoik. Powinien to zrobić dla niego Jaro. Tak naprawdę wtedy Rurik nie musiałby tam się odwracać plecami do dywanu, na to tylko czekał Patryk. I to nie był ciężki frag, w plecy zabił Ruriksa zawodnik Bety. Jest przewaga dla Bety, chociaż Bienus mocno bity, ale Kaper też. Tylko 14 AP. Bienus ma mało HP, a mimo to podchodzi sobie agresywnie tutaj. A nie, myślałem, że Bienus będzie chciał skracać. Dobrze, że Bienus tego nie zrobił. Ależ to będzie chyba dobre wejście Bienusa. Zobaczmy, czy to się uda. Złapał tam Saviorę na rotacji. Ależ sprytnie to zrobił Bienus. No to już nie było taka prosta zagrywka jak w tej rundzie poprzedniej, kiedy po prostu wrzucał sobie flesza i wychodził od respa i fregował. Teraz już widzieliśmy taką sprytniejszą zagrywkę. Tymczasem Costa na obiegu, tam dwójka aż terrorystów, nawet Costa coś się nie może trafić. Costa potrafi przecież świetnie strzelać, CWP teraz dopiero zabija Kapera, tam jeszcze Patryk pomaga. No i pada Salen. No i Jaro. Last man standing, taki widzę Jaro. Znów 5 sekund do końca, znów będzie zachowywał kałaka, ale tym razem Bienus nie da mu tego zrobić. No i jest kolejna runda dla Bety, to już jest 12 do 8. Po raz kolejny jeszcze spójrzmy może na fragi. Kto tak dobrze gra w becie, że udaje mi się nadal prowadzić w tym meczu? Patryk, 21 fragów. Costa, no 11 fragów, 4 asysty, ale jest pierwszy, słuchajcie, w tabeli, czyli od tej czarnej roboty widzę, jest Costa. Od bombeczek. Space Cowboy 14, Bienus 13, 10 LKN-o. Po stronie Delty Salen 16, 15 Rurik, 12 Kaper, 12 Jaro i 10 Saviola. A jako teraz gracze Delty, no oni z tymi pistoletami pokazali już, że potrafią dobrze strzelać. Jaro zabija LKN-o, już ma jego kałahal, tam Bienus dokładnie wie, gdzie jest jego przeciwnik. Brak od Bienusa, no i Kaper. Sam na trzech, tutaj musiałby zrobić magię. A ona w tym momencie na pewno bardzo by się przydała. Bienus już tutaj dostał info od kolegi, gdzie jest Kaper. Też no, został 50 sekund, może jeszcze pokombinować. Patryk jednak wychyla na niego i to będzie ależ pojedynek, jednak Kaper lepszy, ale tylko 12 HP na jego koncie. No i nic prostszego dla Costy. Wychylił sobie z daszku, ładnie sfragował Kapera, zapewnił kolejną rundę dla swojej drużyny. No i coraz bliżej zwycięstwa w dzisiejszym pierwszym meczu czwartego etapu GoGo CSGO, gracze Bety. Jestem ciekawy, czy Bienus znowu po meczu będzie mi pisał na Steamie: Sajku, jak się spisałem? Powiedz, było dobrze, a ja powiem: Bienus, było średnio. Mogło być lepiej. Haker, ja też mam taką rozkminę zawsze. Taką jak ty. No i zobaczmy, tutaj leż na bananie, agresywnie Bienus, jest pierwszy frag. No Bienus tak jakby mnie usłyszał, że teraz chce pokazać się z bardzo dobrej strony, chce ładnie sfragować. No i dwa fragi zdobyte na bananie. 13 do 8, nadal Beta na prowadzeniu i nic nie wskazuje na to, żeby to miało się zmienić. Zwłaszcza, że tylko na pistoletach gracze Delty. Mam jeszcze na środku Space Cowboy, kasuje Salena. Mam takie wrażenie, że nic nie są w stanie zrobić gracze Delty. No nie mają pomysłu, jak tutaj przełamać obronę graczy Beta. Naprawdę powinni sobie popatrzeć tutaj zawodnicy, jak grała drużyna Tapczana, jak oni sobie wspaniale pomagali. Jak oni grali teamplayowo. Zobaczmy, Jaro tutaj sprytnie zabija LKN, no ale już był Bienus. Przyczaił się tam na krótko, no i nic prostszego dla Space Cowboya jak ten ostatni frag. Saviola już nie żyje. 14 runda dla Bety, dwie rundy tylko potrzebne do zwycięstwa w tym pierwszym meczu. Tak naprawdę teraz jest ostatnia szansa dla Delty. Co Delta może tutaj zrobić? No wreszcie muszą znaleźć jakiś sposób. Oj, jakiś mały lag. Małe lagi oznaczają, nie oznaczają nic dobrego, oznaczają zwykle końcówkę meczu. Jaro już nie żyje.
Beta znowu w przewadze. No nie do ruszenia jest dla graczy Delty ta obrona, którą postawiła Beta. Salem czeka jeszcze aż zejdzie mu ten smoke. Rurix sprawdza sobie boiler. Będziemy mieli tutaj wychylenie na środku, no ale czeka wcelowany Elkeno bez flasha, bez smoka. Pojedynczo przede wszystkim gracze Delty.